Młodzież i nauczyciele najmłodszej szkoły podstawowej w Częstochowie, oznaczonej numerem 48, przygotowywali się od dawna. Zresztą nie tylko oni, była to sprawa całej dzielnicy, wszystkich jej mieszkańców, którzy nie spędzili czasu na porządkowanie terenu i przygotowanie imprezy. W 40-lecie Ludowego Wojska Polskiego w szkole tej, jednej z największych w kraju, byli to 2300 uczniów, nadano imię generała Zygmunta Berlinga. Wśród honorowych gości znaleźli się członkowie rodziny patrona szkoły z małżonką bohaterskiego dowódcy pierwszej armii Wojska Polskiego. Uroczystość nadania imienia połączono z wręczeniem młodzieży sztandaru ufundowanego przez komitet rodzicielski oraz odsłonięciem tablicy pamiątkowej daru zakładu opiekuńczego.
przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego o przekazanie sztandaru ufundowanego przez rodziców szkoły nr 48. Baczność! Na prawo tak! Komitetu Rodzicielskiego wręczam szkole podstawowej nr 48 imienia generała Zygmunta Berlinga sztandar ufundowany przez rodziców dzielnicy Manifestu Lipcowego. Piękna i czysta. Prawda ci śpiewać na
początku były sosny i brzeg rzeki. Sosny i rzeka były wśród lata. Było to 1943 lato naszej ery. Rodziła się pierwsza dywizja piechoty imienia Tadeusza Kościuszki. Powiedz światu, już broń zarzucona na rzad. Będziemy bić się o pokój.